Do widzenia Państwu. Witam Państwa niezwykle smacznie. Mamy już tuż, tuż święta, także oczywiście mówimy o potrawach świątecznych. Dzisiaj danie, które można podać zarówno na Wigilię, jak i oczywiście w pierwszy lub drugi dzień świąt, jest to sola zawijana ze szparagami i szpinakiem. Danie niezwykle wykwintne, delikatne, a przy tym, ponieważ są i szparagi, i szpinak, i serwujemy ją z brokułami, nie jest ciężkostrawna, jest lekka. Po takim świątecznym na przykład obiedzie możemy lekko wstać od stołu albo pełni, że tak powiem, dobrej woli przystąpić do deseru, wetów i jakichś tam drinków. Do soli ze szparagami potrzebna nam jest przede wszystkim sola, proszę Państwa. Tu są filety z soli, szparagi. Nie mogłem dostać świeżych szparagów o tej porze, więc to są szparagi takie ze słoika. Do tego będziemy używać szpinak, a tu szpinak udało mi się, co dziwne, o tej porze roku dostać świeży szpinak, brokuły i serwować będziemy, jeszcze sos beszamelowy. W związku z tym do sosu beszamelowego potrzebujemy masło, mąkę, mleko. Serwować będziemy solę z ryżem. Do soli będziemy dodawać wielkie ilości szafranu. Proszę Państwa, tu są 4 opakowania szafranu. Szafran jest najdroższą przyprawą, jaka istnieje na świecie i stąd te 4 opakowania to jest właśnie ta ilość. Jeżeli chodzi o przyprawy, będę używał czosnek granulowany, suszony. Dodam do szpinaku, bo szpinak z czosnkiem smakuje najlepiej. Pieprz biały i pieprz czarny do sosu beszamelowego. Dodatkowo będę używał trochę warzywka i oczywiście do sosu beszamelowego jako wykończenie gałka muszkatołowa. To wszystko. Możemy przystępować do pracy. Ja tutaj wstawiłem sobie wodę na ryż i żeby obgotować szpinak i brokuły. Zwiększymy trochę tu moc. Żeby sparzyć szpinak, bo to pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, dodam do wywaru przyprawy. Jak mówiłem, czosnek granulowany. O, już pachnie. Trochę warzywka. I słabo leci. O, teraz będzie. Dobrze. Co jeszcze? Może dodam trochę pieprzu na smak. Wodę, proszę Państwa, wcześniej troszeczkę dodałem cukru. Zawsze jak gotujemy wszystkie zielone warzywa, takie jak brokuły, szczaw, niewielki dodatek cukru powoduje, że warzywa zachowują swój piękny, zielony kolor. A to w tym wypadku jest bardzo istotne, ponieważ pięknie, dzięki tej zieloności, pięknie prezentują się na stole. Teraz wezmę liście szpinaku, duże, ładne liście. Włożę tu do wywaru. O, delikatnie, żeby mi się nie porozwalały. I sparzę je, niech się zagotują i pogotują 2-3 minutki, żeby były miękkie. Tutaj do wody też dodam warzywko. Jestem konsekwentny. Albo inną przyprawę tego samego typu. O, siup. I dodajemy ryż. Pięknie. Tak. Te dodatki mamy już gotowe. Jak odcedzę, wyjmę szpinak z wywaru, to do tego wywaru włożę brokuła. Włożę do wywaru brokuła. Tą metodą wywar będzie tylko jeszcze bardziej aromatyczny. Przykryjemy tutaj ryż. Niech sobie
dochodzi i będziemy zaraz przystępować do zawijania soli. Każdy plasterek soli musimy delikatnie popieprzyć. Może rozłożę tą całą solę, żeby tak nie pojedynczo to wszystko robić. Oczywiście to są takie, proszę Państwa, porcje świąteczne na jedną osobę, bo rozumiem, że po przystawkach i po zupie porcje w czasie świąt nie muszą być takie duże. Natomiast jeżeli ma być to obiad bez żadnych innych dodatków, bez zupki, to proponuję, żeby takie dwie rolady na osobę zaserwować. Trochę soli. Ja rybę, proszę Państwa, skropiłem cytryną już wcześniej. Jeżeli Państwo chcą, żeby smak był wykwintny, poza tym dzięki temu ryba robi się bardziej elastyczna. Łatwiej jest ją zawinąć, a nam się nie rozpadnie. Teraz można skropić sokiem z cytryny. To jest już gotowe. Czekam teraz, proszę Państwa, na szpinak i łyżką cedzakową wyjmujemy szpinak, hop, na talerz. Niech on może trochę podstygnie, żebym ja się nie poparzył, a w tym czasie tutaj, jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, żeby nam się równo ugotował, ciągle zapominam, jak on się nazywa, no, brokuł. Brokuł to tą grubszą część najlepiej ponakrawać w paru miejscach, o tak, wtedy łatwiej się ugotuje. I wkładamy brokuła tak, tym twardszym w dół i przykrywamy pokrywką. Ta góra na parze sobie spokojnie dojdzie. O, możemy trochę zwiększyć. I teraz będziemy walczyć delikatnie, żeby się nie rozpadło. Kładziemy na filecie soli szpinak i teraz dwa szparagi i zawijamy w ten sposób i wykałaczką całość spinamy i tak samo postępujemy, no, trochę może można było bardziej wysunąć z tamtej strony, ale nie ma się co czepiać. Hop. Następny, ale wielki tu mamy, nie, to są dwa szczepione, może taki mniejszy jednak zaserwujemy, jakby były większe kawałki soli, to tamten byłby świetny. Kładziemy tak i zawijamy i znowu wykałaczka, hop, i tą metodą w mojej magicznej telewizyjnej kuchni. Mamy wszystkie porcje gotowe. Teraz bierzemy brytwannę. Na wszelki wypadek, żeby mi się nie przykleiły moje rybki, wezmę trochę, wysmaruję brytwannę masłem. O tak. I układamy je tu, tak, po cztery mniej więcej w rzędzie, tak, i tutaj następne. Hop. I tak, to mamy gotowe, możemy tutaj trochę uprzątnąć teren, to do zlewu. I teraz, proszę Państwa, robimy sos beszamelowy. Sos beszamelowy jest bardzo prosty. Chciałem jeszcze Państwu tylko powiedzieć, że oczywiście jak nie mamy szpinaku w liściach, to jest szereg metod, żeby się tym, nie należy się tym przejmować. Można po pierwsze dać liście sałaty. Jeżeli sparzymy sałatę w wodzie,
z czosnkiem, z przyprawami, tak odrobinę, to naprawdę smak jest bardzo podobny, szczególnie jak ją lekko zakwasimy. Można użyć, można zrobić gęsty szpinak i posmarować solę tym szpinakiem, włożyć szparagi i tak zrolować, więc można użyć jeszcze szeregu innych rzeczy. Dobrze, przystępujemy do robienia beszamelu. Na patelni rozgrzewamy masło. Tak, czekamy aż się rozpuści. Zrobimy prosty sos beszamelowy, to znaczy podstawowy sos beszamelowy, czyli mąka, masło, mąka, mleko. Oczywiście możemy dodać żółtka do sosu beszamelowego, możemy dodać utarty ser i tym wszystkim polać rybę, ale tak może zrobić ktoś, kto nie dba o linię, nie liczy cholesterolu, ale ja, proszę Państwa, z taką linią jest o co dbać i na to pozwolić sobie nie mogę. Dlatego zrobię zwykły sos beszamelowy, bez żółtek, bez żółtego sera. Zresztą za dużo już tego dobra by tutaj było. Kiedy masło się na patelni rozpuści, mniej więcej tyle samo, ile masła, dodajemy mąki. Czyli jedną łyżkę, mniej więcej łyżkę masła dodaliśmy, nawet troszkę więcej można dodać. Masło wchłonie tą mąkę i jest to po prostu tak zwana zasmażka. Zasmażka złota, tak trochę ją podsmażamy i teraz dolewamy mleka. Przepraszam Państwa najmocniej, ale gdzieś mi zginął przyrząd. O, tu Cię mam. Jest, proszę Państwa. Zawsze gdzieś coś zapodzieje. Chowa się przede mną. Złośliwie. O, i jak już mamy tutaj zasmażkę, to dolewamy energicznie mleko i tą trzepaczką rozprowadzamy, mieszamy, żeby wszystkie grudki rozmieszać. Przepraszam za ten odgłos, ale nie chcę mieć sosu beszamelowego z grudkami. I teraz już można spokojnie, drewnianą łyżką, nie będzie takiego. Sos zaraz zacznie gęstnieć, proszę Państwa. Tak. O, już zaczyna gęstnieć. Proszę spojrzeć, tak. Zaczyna mieć konsystencję budyniową. Tak. O, i teraz dodamy gałkę muszkatałową do smaku, zapachu, tak. I całość wymieszamy. O, nasz beszamel jest gotowy. O, i chyba troszkę nawet za gęsty mi wyszedł. Tak, świetny, świetny. Przepraszam, na chwilami zapominam Państwa obecności. Tak się w gotowaniu tutaj zapędzam. Ale już jestem dla Państwa, do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. I teraz bierzemy sos, łyżkę i polewamy tak pięknie solę sosem beszamelowym. I następną. Tak, nie żałujmy. Tak. Prawda, proszę Państwa, że zaczyna to nabierać wyglądu. Myślałem też nad tym, czy ewentualnie w środek nie nakładać tego sosu beszamelowego, ale to już by była przesada. Tak, tak. Pięknie. To odstawiamy. Piekarnik już jest nagrzany.
i rzucamy rybę do nagrzanego piekarnika. Temperaturę ustawię na 160-170 stopni. Ryż nam tutaj, sprawdzimy jak nasze, proszę bardzo, ta część brokuła nie dotykała do wody z cukrem i jest zżółkła, a tu pod spodem, gdzie ma kontakt z wodą, to brokuł jest zielony. Teraz jeszcze zrobię następującą rzecz, bo boję się, że ryż miał troszeczkę za mało wody, więc doleję trochę tej, takiej z aromatem i smakiem. Dobrze, brokuły dochodzą, pod brokułami to już nawet wyłączę. Ryż dochodzi. Ryba to jest wielka zaleta takiej potrawy. Moi drodzy, ryba się zapieka dosłownie 15, no może 20 minut. To są nieduże porcje. Szpinak jest już podgotowany. To samo, jeżeli chodzi o szparagi. Także mamy chwilkę czasu. Wyłączę jeszcze kuchnię. Pozwolą Państwo, że opowiem historię. Kiedy byłem w Culinary Institute of America, miałem takiego profesora Włocha, który zawsze jak mieliśmy do zrobienia jakieś danie, nawet najprostsze, to przed tym, zanim do niego przystąpiliśmy, robił coś takiego, wołał albo podchodził do stolika, wołał kogoś i mówił, a teraz demo, czyli demonstracja. I to wszystko, co mieliśmy my do zrobienia, on pokazywał, jak to należy zrobić. Łącznie z tym, jak się obiera ziemniaki, jak się sieka marchewkę. Mówiąc krótko, no nie było to specjalnie pouczające. Natomiast pamiętam właśnie jedną rzecz, jak mieliśmy jakieś potrawy, nawet nie ja, jakiś inny kolega robił potrawę z soli i dostał świeżą rybę. I tu profesor powiedział, a ja i demo, pokażę jak się robi filety. No i tego, proszę Państwa, nie jestem w stanie powtórzyć, ponieważ wyglądało to w ten sposób. I obok leżały, tu był ten ości, a tu leżały kawałki ryby. To był jedyny raz, kiedy chciałbym, żeby demo zostało powtórzone. Ja, ponieważ nie jestem taki sprawny, bo to jest... Solą to jest trochę tak jak z flądrą. Jeżeli ktoś z Państwa kiedyś filetował flądrę, to wie jaka to jest ciężka praca. Dlatego wolę korzystać i korzystam z filetów. A tak w ogóle jak myślę sola, jak zacząłem robić, pomyślałem, że zrobię w tym programie przepis na solę, to moje pierwsze skojarzenie to jest takie jak w czasie w 80-81 roku, prawda, jak przyjemnie się opowiada, kombatanctwo. Za czasów pierwszej Solidarności, kiedy pracowałem, byłem we władzach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ogólnie było biednie, a Państwo świetnie pamiętają, albo ci, co nie pamiętają, to pewnie wiedzą, co było w sklepach. I w sklepach był ocet, listek bobkowy i w zasadzie to było wszystko. Najpopularniejsze dowcipy to były takie, że przepraszam, w sklepie mięsnym się Pan pyta, przepraszam, co jest? To, co wisi. No, przepraszam, ale nigdy nie jadłem orła. Albo w rodzaju, prawda, na trzecią grupę to kroimy woła razem z oborą, prawda, ponieważ były to takie kawałki, które w ogóle mięsa nie przypominały. I wtedy przyjechał mój znajomy i zaprosił mnie do restauracji Petit Trianon, do pani Stefaniakowej na Starym Mieście. I w czasach, kiedy nic nie było do zjedzenia, nawet w najlepszych hotelach nic nie było, w tej restauracji znalazły się, ponieważ on znał panią Stefaniakową z Paryża, znalazły się ślimaki i właśnie sola zapiekana pod beszamelem. Proszę Państwa, w tamtych czasach, kiedy nic nie było, myśmy byli wygłodniali, trudno to o mnie powiedzieć, bo zawsze byłem dobrej postury, ale po prostu niemo w gębie. Ta sola z tego Petit Trianon to po prostu śniła mi się potem długo po nocach. Ale się zgrzałem, proszę Państwa, nie mogę się niestety obetrzeć, bo bym cały makijaż po prostu sobie zdjął z twarzy, ale mój wspaniały kucharski nos mówi mi, że przed nami
kolejny wspaniały, wielki finał. Zrobimy trochę porządku. Oczywiście skleroza. Zapomniałem o szafranie, proszę Państwa. No, wybaczycie mi to jakoś. Już wyjmujemy jedzenie. O, proszę bardzo. Nie pozostało mi nic innego, jak wziąć trochę szafranu i tak na każdy odrobinkę. Gdybym to samo zrobił przed włożeniem do piekarnika, szafran by tak pięknie puścił kolor i taki marmurek by się zrobił na naszym beszamelu, a tak. Ale tak to chociaż każdy widzi, że bogato z szafranem zrobiłem, prawda? To też ważne. Szafran drogi, a ja tu proszę. Każdy ma szafran. No, dosyć tych pieszczot. Wszystko jest już gotowe. Wybierzemy naszą tacę i zaczynamy serwować nasze danie. Bo myślę sobie, że zrobimy tak. Nakładamy ryż. No, tak. Jedna porcja. Druga porcja. Trzecia porcja. Tak, mamy ryż. Teraz bierzemy i układamy na ryżu naszą solę. Tak. 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 Teraz wyjmiemy jeszcze nasze brokuły. No niestety brokuły nie mają tego wyglądu. Może więc dlatego zaserwujemy po środku ostatni fragment. Szybka zmiana, improwizacja, proszę Państwa, podstawą sukcesu. Tu ułożymy, proszę, nasz ostatni kawałek z liściem szpinaku. Brokułów już wyciągać Państwo pozwolą nie będę. Tak, proszę Państwa, wygląda nasza wspaniała potrawa. A ja chciałem Państwu przypomnieć, że w magazynie Kuchnia można ten i szereg innych wspaniałych przepisów znaleźć. Także moje bardzo smakowite felietony. A ja już życząc Państwu wesołych, spokojnych, miłych świąt. Żegnam się z Państwem. Zapraszam do następnego programu, gdzie obiecuję gotować jeszcze lepiej, szczególnie brokuły, proszę Państwa. Żegnam Państwa i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował, co też nam tutaj razem udało się dzisiaj zrobić. Sola. Przez dziękuję, żegnam się z Państwem. Do widzenia. Ana, witam Państwa w sylwestrowym nastroju i zapraszam na sylwestrowe